20 czerwca wspominamy błogosławionego Jana Gawana, prezbitera i męczennika. Jan Gawan urodził się w 1640 roku w Londynie. Wykształcenie zdobył w Saint Omer, w założonej przez jezuitów angielskiej szkole katolickiej we Francji. Później wstąpił do jezuitów i przyjął też święcenia kapłańskie. Wkrótce, około roku 1670, powrócił do Anglii i rozpoczął pracę duszpasterską w środkowej Anglii. 15 sierpnia 1678 roku złożył śluby wieczyste. Wśród świadków tego wydarzenia byli m.in. jezuita Wilhelm Ireland i Ryszard Gerard z Hilderstone. Wskutek królewskiego dekretu wszyscy katolicy mieli zostać wyrzuceni przynajmniej 20 km od Londynu. W latach 1678-81 w Anglii wybuchło więc prześladowanie katolików. Jan przez pewien czas unikał aresztowania, ale 15 stycznia 1679 roku wydano za nim list gończy. Jan uciekł z hrabstwa Staffordshire w przebraniu i schronił się w Londynie w jednej z ambasad. Planowano przeszmuglować go na kontynent, ale o miejscu ukrycia dowiedział się niejaki Schieber, nikczemnik i informator, który doniósł na niego władzom. Jan został aresztowany 29 stycznia 1679 roku. Przetrzymywano go w więzieniu Newgate w Londynie, miejscu kaźni wielu katolików angielskich represjonowanych w XVI i XVII wieku. Wraz z nim więzieni byli czterej inni jezuici, świadek święceń Jana w Boscobel Tomasz Whitbert, Jan Fenwick, Wilhelm Barrow i Antoni Turner. Cała piątka stanęła 13 czerwca 1679 roku w sądzie londyńskim przed 7 sędziami. Przewodniczący rozprawie już wcześniej dał wyraz swej nienawiści do kościoła katolickiego. Pojmanych oskarżono o spisek na życie króla Karola II oraz o próbę obalenia religii protestanckiej. Jan stał się nieformalnym reprezentantem oskarżonych, którzy bronili się sami. Mimo silnych argumentów, sędziowie uznali, że protestanccy świadkowie są bardziej wiarygodni, ponieważ katolicy mogą uzyskać przebaczenie, jeśli, mimo przysięgi, będą kłamać podczas procesu. Cała piątka została skazana na śmierć. Karą miało być powieszenie, rozpłatanie i ćwiartowanie. Król zatwierdził wyrok. Jedynym ustępstwem miało być to, że nie dozwolił na zdjęcie skazanych ze stryczka przed śmiercią, a następnie na ich rozcinanie i ćwiartowanie, choć wiele źródeł podaje, że i tej tortury im nie oszczędzono. Król dozwolił także na pochowanie ich ciał. 20 czerwca 1679 roku 5 męczenników zawieziono na szafot wystawiony w podlondyńskiej wiosce Tyburn. Przez godzinę każdy ze skazanych po kolei wygłaszał mowy pożegnalne. Wszyscy mówili o swej niewinności, wierności ślubom i przyrzeczeniom jezuickim. Wybaczali swoim oprawcom i prosili o przebaczenie żyjących. Po egzekucji szczątki męczenników pochowane zostały pod północną ścianą anglikańskiego kościoła świętego Idziego w Holborn. Tam też znajdują się do dnia dzisiejszego. Wszystkich 5, a także wspomnianego Wilhelma Irlanda, którego egzekucja odbyła się wcześniej, i 6 innych oskarżonych i skazanych w ramach tzw. spisku papistowskiego, beatyfikował 15 grudnia 1929 roku papież Pius XI wśród 136 męczenników Anglii i Walii. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,